słuchawki bezprzewodowe. Testuję już blisko 4 lata. Natomiast ten model to coś zupełnie nowego. Sony InZone Buds to pełnoprawne słuchawki dla graczy, zamknięte w formie TWS-ów. Co to oznacza? Przede wszystkim niskie wartości opóźnienia i bardzo długi czas działania. Serio, tych słuchawek nie udało mi się rozładować. Czy jednak najnowszy przedstawiciel serii InZone jest modelem, za który warto zapłacić 1000 zł? Zapraszam do oglądania. Jak już wspominałem, Budsy kosztują około 1000, a część komponentów dzielą z fantastycznymi pod kątem brzmienia WF-1000 XM5. Obydwa modele to dokanałówki, ale w praktyce są to zupełnie inne sprzęty. Pudełko jest typowo InZone'owe, a zestaw prezentuje się nieźle. W środku znajdziemy etui ładujące z dokanałówkami, a pomiędzy nimi ukrywa się adapter z końcówką USB-C. Pozwala on na przesyłanie dźwięków przy niskim opóźnieniu. Zawartość zamykają trzy dodatkowe pary gumek i krótki przewód do ładowania. Zawartość wygląda nieźle, ale brak adaptera USB-C do A dyskryminuje graczy ze starszym sprzętem. Sony InZone Buds to słuchawki o przeznaczeniu domowym. Dlaczego tak uważam? Na to wskazuje przede wszystkim rozmiar. Etui jest duże i ma niepraktyczny w przenoszeniu kształt. Dla porównania, tak Budsy wyglądają obok Jabra Elite 7 Pro. W plecaku rozmiar nie zrobi dużej różnicy, natomiast w kieszeni Budsy nie prezentują się za dobrze. Design etui i jego wykonanie może się podobać. Wieczko ma małe luzy, ale nie skrzypi jak we flagowych dokanałówkach z serii WF. Z przodu mamy diodę stanu, a z tyłu wejście do ładowania i przycisk do parowania. Co ciekawe, wnętrze białej wersji jest czarne. Słuchawki nie należą do najmniejszych, ale znaczna ich część wystaje poza ucho. To wpływa pozytywnie na wygodę używania, ale na Budsy czapki już nie założymy. Przynajmniej nie w wygodny sposób. Jest to kolejny argument za ograniczoną mobilnością tego sprzętu. Wygląd do kanałówek jest ciekawy, a wykonanie nie pozostawia wiele do życzenia. Spasowanie elementów jest fantastyczne, a błyszczący jest tylko zewnętrzny panel do sterowania. Wyjątkiem jest biały model, który błyszczy się zauważalnie bardziej. Adapter dla obydwu wersji prezentuje się identycznie. Mamy tu USB-C, przełącznik między trybem PS5 Mobile a komputerem, a także diodę stanu. Jeśli chodzi o wygodę, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Słuchawki mimo pokaźnych rozmiarów nie są ciężkie. Sztuka waży około 6,5 g. Każdy użytkownik dzięki czterem parom gumek powinien znaleźć rozmiar dla siebie. W kilkugodzinnych sesjach w InZone Budsach przechodziłem Alana Wake'a 2 i było to przyjemne doświadczenie. Na co dzień korzystam ze słuchawek przewodowych. Od niedawna testuję też bezprzewodowy model Sony InZone H9 i muszę przyznać, że to Sony InZone Buds są najszybciej gotowe do grania. Kiedy do komputera mamy podłączony adapter, to słuchawki już podczas wyciągania parują się z naszym komputerem, przez co praktycznie od razu są gotowe do grania. W przypadku słuchawek przewodowych musiałem znaleźć końcówkę przewodu, podpiąć ją do daka oraz tego daka zgłośnić. Z kolei w przypadku H9 słuchawki trzeba włączyć którymś z tych przycisków, dokładnie tym, no i to kradnie nam cenne sekundy. Trochę ciężko w to uwierzyć, ale podłączanie Budsów było najszybsze. Testowałem kilka modeli słuchawek Sony i zawsze były one synonimem dobrego grania. Nie inaczej jest w przypadku modelu InZone Buds. Brzmienie każdego pasma jest fantastyczne, a charakterystykę dopasujemy do własnych potrzeb w aplikacji InZone Hub. Bardziej istotne jest jednak brzmienie w grach. Jak już wspominałem, na InZone'ach grałem w Alana Wake'a 2 oraz pykałem trochę w Fortnite'a. Przestrzeń dźwięku pogłębia imersję i pozwala wczuć się w klimat gry. W Forcie słuchawki pozwoliły na szybką i dokładną lokalizację przeciwników. Opóźnienie wynosić ma około 30 milisekund. Niestety nie mam odpowiednich narzędzi pomiarowych, ale granie rankedów w Goldzie nie jest dla słuchawek żadnym problemem. Jakość połączenia też stoi na bardzo dobrym poziomie. Niestety łączenie się ze smartfonem za pośrednictwem technologii Bluetooth nie jest tak przyjemne. To znaczy bez żadnych problemów połączyłem się z nowiutką Motorola Razr 40 Ultra, natomiast kiedy przyszło do połączenia się z moim prywatnym OnePlusem 8 Pro, który jest wyposażony w Bluetooth 5.1, no to niestety nie udało mi się tego zrobić. W słuchawkach do grania niezwykle istotny jest mikrofon. Teraz usłyszeć możecie, jak zbierają Sony InZone Budsy. Według mnie jest naprawdę nieźle, szczególnie biorąc pod uwagę, że są to dokanałówki. Wiadomo, że słuchawki raczej nie mają startu do konstrukcji nausznych z mikrofonem skierowanym do naszych ust, natomiast do Discorda według mnie jest naprawdę nieźle. W tym miejscu zachęcę też do zostawienia suba i dzwoneczka. Za wszystkie interakcje będę wdzięczny. No teraz przechodzimy dalej.
Będąc w temacie mikrofonów, to słuchawki oferują ANC oraz tryb przepuszczania dźwięku. Aktywna redukcja szumów działa bardzo skutecznie. Dobrze odcina szum komputera i dźwięki typu działający odkurzacz. W tym pomaga też dobra izolacja pasywna. Akumulator jest kategorią, w której Sony miażdży TWS-ową konkurencję. Za pośrednictwem nadajnika USB liczyć można na 11 godzin pracy z ANC. A przy wykorzystaniu Bluetooth i zrezygnowaniu z ANC, czas działania to nawet 24 godziny. Niestety nie byłem w stanie tego sprawdzić, natomiast 2 godziny słuchania muzyki za pośrednictwem tego adaptera zużyło około 15% energii. Etui naładuje do kanałówki około 2 razy, a proces uzupełniania energii od 0 do 100% potrwa około 2 godziny. Aplikacja na komputery jest udana i prosta w obsłudze. W InZone Hub można użyć korektora dźwięku, a także ustawić redukcję hałasu i dźwięk przestrzenny. W zakładce ustawienia urządzenia można zmienić sterowanie oraz sprawdzić można dokładny poziom naładowania. Podsumowując, Sony InZone Buds to do kanałówki jedyne w swoim rodzaju. Mimo zbliżonej formy jest to konkurent modeli gamingowych, a nie typowych TWS-ów. Poza imponującym czasem działania, świetnie wypada też jakość grania, a także wygoda użycia. Osobiście do pracy i rozrywki częściej wybieram słuchawki wokół uszne. Natomiast Sony InZone Buds to nieźle wyceniana i naprawdę ciekawa alternatywa dla tego rozwiązania. A co wy myślicie o tym modelu? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć!